Drodzy internauci, w Ewangelii według świętego Mateusza w 8 rozdziale w tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej znajdziemy takie słowa. Uczniowie zwrócili się do Jezusa i obudzili Go wołając: Panie, ratuj, giniemy. On zaś zapytał: Dlaczego się boicie, ludzie małej wiary? Następnie wstał, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. Moi drodzy, dziś mamy Wigilię. Co prawda nie jest to jeszcze ta Wigilia, do której wszyscy jakoś tam tęsknimy, ale Wigilia jest. Wigilia pierwszej niedzieli Adwentu. Wigilia Nowego Roku Kościelnego. Za nami cały rok. Każdy może we własnym zakresie zrobić sobie podsumowanie tego, jak ten rok, na razie jeszcze kościelny, wyglądał. Jak go przeżyliśmy? Czego doświadczyliśmy? Ile było tych dni, tu już wracamy do słów Ewangelii, w których znaleźliśmy się nagle w samym sercu wielkiej burzy. A ile było spokojnych dni, gdy mogliśmy podziwiać świat i cieszyć się życiem. W ową Wigilię słowa, hasła dzisiejszego dnia przynoszą nam obraz Ewangelii, jakże pełen nadziei. W kościele ewangelickim w Krakowie znajduje się piękny obraz. Może dodam, że kopia tego obrazu znajduje się w innym z ewangelickich kościołów, w kościele w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim. Otóż Henryk Siemiracki pod koniec wieku XIX namalował piękny obraz Chrystusa w łodzi, który ucisza wielką burzę. To mniej więcej ta scena, której apogeum przed chwilą przeczytałem z Ewangelii według świętego Mateusza. Potężna burza, wydawało się, że wszystko się kończy, a mistrz spał. Dopiero obudzony stanął i pokazał swoją moc. Pokazał też słabość uczniów, którzy w tym całym zamieszaniu widzieli przede wszystkim problemy, widzieli realną burzę, realną grozę, a mistrz wydawał się, choć był tak blisko, po prostu nieobecny. Tak też bywa, moi drodzy, z nami. Na naszych drogach życia, na naszym wędrowaniu przez świat w łodziach, który każdy z nas na swój sposób posiada. Wyruszamy na wędrówkę. Wyruszamy w rejs. Co przed nami, tego nie wiemy. Chrystus jest jednak w łodzi. I musimy o tym wiedzieć, bo ten obraz, ta scena to źródło naszej nadziei. Chyba przypominamy sobie znaną pieśń, taką jeszcze z czasów dzieciństwa, śpiewaną przez dzieci na szkółkach niedzielnych. Gdy Chrystus jest w łodzi, nie boję się burz. Oby to było i nasze zawołanie na czas Adwentu, który za niedługo rozpoczniemy, i na cały nowy rok kościelny. Żebyśmy go przeżyli w świadomości, że Chrystus jest naprawdę bardzo blisko. Abyśmy nigdy nie zatracili go, że będąc tak blisko, faktycznie może nam pomóc.
tych doświadczeń wszystkim życzę. Żeby był z nami, kiedy jest dobrze. Byśmy też wtedy o nim nie zapomnieli. Ale także wtedy, kiedy jest naprawdę trudno, byśmy doświadczyli, że jest tak blisko. Amen.